Dzień dobry Państwu. Witam się z Państwem serdecznie w kolejną niedzielę października w audycji Twoje Radio. Ja jestem Jolanta Ostrowska, a dzisiaj moim gościem jest redaktor Andrzej Kumor. Witam serdecznie, Andrzeju. Witam Jolu, witam Państwa. Czas płynie, tak ostatnio właśnie teraz, tak myślę sobie, w czerwcu ostatnio rozmawialiśmy, także będzie troszeczkę do uzupełnienia wiadomości. A dzisiaj, zaznaczę, że jest 17 października, a to dlatego, że będziemy mówić o polityce, jak to zazwyczaj z Andrzejem. Chciałabym porozmawiać dzisiaj troszeczkę o sytuacji w Polsce oraz w Stanach, tuż przed wyborami, ponad tylko dwa tygodnie. Ale Andrzeju, ponieważ wiem, że byłeś w Polsce, często jeździsz co roku oczywiście, w sierpniu i wiesz co, oczywiście oglądam Twoje sprawozdania, tamte wszystkie filmiki na Twoim kanale, także na bieżąco wiem co tam, co i jak oficjalnie, to co mówisz. Powiedz tak troszeczkę prywatnie, jak tam ta wizyta w Polsce, z kim się widziałeś i co fajnego, czego się fajnego dowiedziałeś? Wiesz co, też było, właśnie czas płynie tak szybko, że już powoli przestaje o tym to być jakąś tam czymś dźwięczącym mi w głowie, że tak powiem poetycko, ale bardzo intensywna wizyta, to znaczy byłem tam chyba 16 dni. Byłem nad morzem, byłem na południu, byłem na Łękowszczyźnie, byłem z moją Julką w kopalni soli w Wieliczce, byłem w Oświęcimiu na Marszu Polonii i Polaków, byłem w Gierszwałdzie, w sanktuarium i byłem na premierze prasowej najnowszego filmu Grzegorza Brauna o Gierszwałdzie właśnie. I oprócz tego byłem nad morzem. No byliśmy nad morzem dwie noce, więc to może trochę takie wszystko było w biegu, ale myślę, że bardzo dobrze i bardzo dobrze się wszystko udało. Pierwsza obserwacja taka, że Polska jest droga, to znaczy była dla mnie droga. Takie sklepy jak Biedronka w porównaniu z Walmartem, no to jest na tym samym poziomie, albo może czasem w Walmartie jest taniej. Oczywiście, nie wiem, gdybyśmy porównywali z jakimś sklepem tutaj bardziej ekskluzywnym, no to może by to wypadło na... No ale Biedronka też nie jest ekskluzywnym sklepem w Polsce. Więc druga rzecz, oczywiście droższa benzyna, jak zawsze. I trzecia, takie małe rzeczy, kawa przy autostradzie na przykład, no to są, to jest 5, 6, 7 dolarów, więc to są naprawdę duże pieniądze. Oczywiście to były moje wakacje, więc to się jak gdyby inaczej wydaje pieniądze w czasie wakacji, niż gdybym musiał tam, nie wiem, codziennie tyle płacić. A poza tym, wiesz, myślę, że trochę się tak, ponieważ byłem rok wcześniej i rok wcześniej był taki, przynajmniej tak mi się wydawało, wszędzie duży entuzjazm, to teraz tego entuzjazmu jest trochę mniej. No przez to, że jest nowa władza, przez to, że jednak społeczeństwo polskie, podobnie jak nasze i chyba jak amerykańskie, jest bardzo spolaryzowane. Są jak gdyby dwa obozy. Jeśli się usiłuje nie należeć do żadnego z nich, to ma się duży problem. I cóż więcej mogę powiedzieć. Polska oczywiście jest ładna, zwłaszcza w wakacje, zwłaszcza jak jest ładna pogoda. I poznałem też rodzinę dalszą, bo to też spotkania rodzinne oczywiście w tym wszystkim, rozmowy z ludźmi. No i bardzo różnie, no bo różne wnioski też, ale też, wiesz, mam to, co... jakiś czas temu, że na pewne tematy nie rozmawiam w Polsce z ludźmi, z którymi wyczuwam, że tutaj mógłbym mieć konflikt, albo zresztą też czuję z drugiej strony, że nagle zapada milczenie, więc ktoś nie kontynuuje jakiejś rozmowy czy tematu, bo najwyraźniej się różnimy. I to jest właśnie to, co można określić tym, wiesz, nazwy dwoma obozami, które ze sobą nie rozmawiają praktycznie rzecz biorąc. I z takich
obserwacji mediów, no to wiesz, są sondaże i w tych sondażach na przykład popularność partii rządzącej nie spada. Znaczy tam ludzie narzekają i tak dalej, różnie to wygląda, różnie się rozkładają głosy na Konfederację, na Trzecią Drogę, tym więcej, tym mniej i tak dalej. To inaczej by było w tych rachunkach, które stworzyły te koalicje po ostatnich wyborach, ale tej Koalicji Obywatelskiej to nie maleje, czyli pomimo tego, że przywódca nie spełnił prawie żadnej z obietnic wyborczych, to jest nauczka na przyszłość też, że możesz mówić przed wyborami cokolwiek, to jest absolutnie nie ma znaczenia. Możesz mówić ludziom, że im nieba przychylić, bo i tak oni nie głosują na ciebie dlatego, że ty im to obiecujesz, czy tylko dlatego, że nie lubią tych poprzedników, albo że ciebie lubią, albo że im się bardziej podobasz. Po prostu jak gdyby to jest oderwane od tych najważniejszych spraw gospodarki, spraw socjalnych. Tutaj wszyscy mogą wszystko obiecywać i zresztą w Polsce w jakichś tam programach, bo no, tutaj też politycy nie są zbyt dużych lotów. No trudno, jak to mówił mój znajomy, okna nie musisz zamykać, on nie ożył, nie wyleci. Więc w Polsce jest podobnie i jak słuchasz tych rozmów w radiu czy w telewizji, to się zastanawiasz, no, gdzie się ci ludzie uchowali, tak głupi, to znaczy gdzie oni, jaką oni mieli ścieżkę do tego stanowiska, które zajmują teraz. Ale wiesz, no tu w Kanadzie też mamy podobne wypowiedzi, chociaż no, ponieważ działa ta cała maszyneria polityczna, która jest naoliwiona, więc powiedzmy, że bardziej to jest profesjonalne, tak bym to powiedział. W Polsce tych nieprofesjonalnych wypowiedzi polityków jest bardzo dużo. No i cóż jeszcze? Wiesz, no wróciłem z takim, jakby to powiedzieć, no z jednej strony mi się podobało, z drugiej strony z taką troską, co z tą Polską będzie, bo najwyraźniej ten rząd, wbrew temu, co mówił, realizuje taki program, o który wszyscy te formacje posądzali, to znaczy, że będą wprowadzać te wszystkie, wiesz, europejskie, społeczne zmiany, to i genderyzm, i no wszystko, tak jak tam równo leci, i te właśnie kwestie migracyjne, pomimo tego, że ostatnio rząd mówi, że nie oddamy ani guzika, że tam prawo będzie zmienione, zawieszają możliwość proszenia o azyl i tak dalej, bla, bla, bla. Jednocześnie urzędy wojewódzkie mają obowiązek tworzenia centrów integracyjnych dla cudzoziemców w poszczególnych województwach. Więc wiesz, po prostu nie wierzę im, jak to się mówi w przysłowiowo, jak psu. To są ludzie, którzy od tego momentu, kiedy uzyskali władzę, niczego, tych obietnic, które składali, nie dotrzymali, w związku z czym no, jak można oczekiwać, że nadal będą to, co mówią, wykonywać. Tak przeszedłem na politykę z takiego opowiadania o jak to fajnie być turystą w Polsce, ale właśnie myślę, że oni są zadaniowani, to znaczy mają pewne zmiany przeprowadzić, a ponieważ poprzedniej ekipie zagranica, Unia Europejska, w cudzysłowie społeczność międzynarodowa, prasa światowa, czy to są oczywiście śmieszne rzeczy, te pojęcia, wszyscy patrzyli na ręce i jak oni tam cokolwiek zrobili nie tak, jeśli chodzi o prawo, czy nagieli prawo, czy była kiedyś taka formuła falandyzacja prawa, że tam można było to naginać jak się chce, no ale jednak usiłowali być w pewnych ramach konstytucyjnych. Natomiast ci ludzie, którzy teraz rządzą, przestali się tym przejmować i tworzą tą demokrację wojującą, czy jak to tam określił premier Tusk, i idą po bandzie po prostu. To widać wyraźnie w tych wszystkich sprawach, że muszą łamać prawo, ponieważ poprzednio prawo było złamane i tak dalej. No wiesz, takie kuriozalne rzeczy jak wycofanie podpisu przez premiera rządu, no to jak to się ma do przepisów administracyjnych, jak to się ma do konstytucji, jak to się ma do
zwykłego obywatela, to znaczy co, ja swój podpis też mogę wycofać, jeżeli podpisuję tam jakąś deklarację prawną, czy on podpisuje rzeczy, które mają no, moc prawną i je później anuluje. Coś niebywałego. To jest, wiesz, psucie, no właśnie psucie tego, co byśmy wszyscy oczekiwali od państwa, że państwo jest praworządne, że państwo jak mówi tak, to jest tak, że państwie możesz oczekiwać pewnej równości wobec prawa. Żeby było śmiesznie, to ci rządzący, którzy rządzą teraz, no, wytykali to temu poprzedniemu rządowi i mówili, że wreszcie nastanie porządek prawny. Tymczasem, tak jak powiedziałem, idą po bandzie i zupełnie się tym nie przejmują, bo wiedzą, że mają za plecami właśnie tych swoich mocodawców europejskich, którzy jak dawniej tam PiS coś robił nie tak, no to karali Polskę odbieraniem funduszy, wpisywaniem na czarną listę i tym podobnymi rzeczami. A w tym przypadku, jak wszystko jest w porządku, demokracja działa i tak dalej. To znaczy, no mamy do czynienia z bolszewicką zmianą w Europie, z bolszewicką próbą zmiany w Stanach Zjednoczonych, gdzie instytucje przestają mieć znaczenie. Dobre jest to, co jest dobre dla naszej rewolucji. Wszystkie metody są dozwolone. I tak jak mówię, to jest już tak na ostro ten proces. Ciągnie się ludzi po sądach, no wiesz, na Marsz Niepodległości, który tam, nie wiem, w 2014 czy 2015 roku było jakieś umorzone śledztwo i to śledztwo jest ponownie otwierane. Ludzie, którzy mieli umorzone śledztwa, że jakieś policjanci za jakieś interwencje ponownie. Oczywiście wszystko to ma polityczny wydźwięk, to znaczy tylko jednej stronie się te rzeczy robi. Więc jak gdyby ta formacja polityczna, która doszła teraz do władzy, usiłuje, czy używa tych instytucji państwowych jako pałki na przeciwników politycznych. No i to jest coś najgorszego, bo to niszczy państwo, to znaczy to też sprawia, że ludzie mają naturalną tendencję do tego, żeby się odkuć na kimś i odwetu i się, jak się przestaną powstrzymywać w takiej sytuacji, no to masz, jak druga strona, czy jakkolwiek by to nazwać, dojdzie do władzy, no to będzie się znowu, wiesz, będzie w drugą stronę, więc co jest absolutnym psuciem państwa i może chodzi o to, żeby w Polsce był chaos, bo wtedy, wiesz, według tych wszystkich mentalnych klisz niemieckich, rosyjskich. Polacy się po prostu sami nie potrafią rządzić i jest naturalne, że trzeba z nimi robić porządek z zewnątrz, że muszą być w karbach trzymani przez jakieś europejskie prawa, europejskie przepisy i tym podobne rzeczy. A do tego się, wiesz, wpisuje cała ta rewolucja, którą znamy już tutaj, czyli klimatyzm, czyli te uchwalane raz po raz coraz gorsze przepisy, które zmuszają ludzi do stawania na głowie i hamują polską gospodarkę, no bo jeżeli polski prąd, który jest głównie produkowany z węgla, elektrownia Bełchatów i tak dalej, jest tak drogi, a drogi jest dlatego, że trzeba płacić te właśnie kary za te kredyty klimatyczne i tak dalej, no to wiesz, to kto będzie tam inwestował, jak ma drogą energię? To w tym momencie zaczyna być to wygaszanie Polski po prostu. I wracając jeszcze, no właśnie, bo to jest teraz takie modne określenie, wygaszanie tych wszystkich inwestycji państwowych. Ja jestem, wiesz, liberałem. Ja nie lubię, jak państwo inwestuje w jakieś megaprojekty, ale państwo powinno stworzyć po pierwsze to, o czym mówiliśmy, czyli dobre prawo, które pozwalałoby ludziom funkcjonować, zwłaszcza dobre prawo administracyjne, dobre prawo podatkowe, które by pozwalało inwestorom przewidywać, planować i być pewnym, że jeżeli to zaplanują, to nie zmieni się to ze zmianą rządu czy za rok.
To jest jedna rzecz. A druga, no wiesz, jest taka infrastruktura jak drogi, na przykład w rejonach mało zamieszkałych, czy telekomunikacja, gdzie państwo powinno może nie tyle bezpośrednio w to inwestować, ale stymulować inwestycje w coś takiego, bo bez tego nie ma rozwoju gospodarczego. I to w Polsce bardzo dobrze widać, bo ten rozwój gospodarczy Polski, to wiesz, nagle się okazuje, że Polska ma lepsze drogi niż Kanada i to o wiele lepsze. Po pierwsze są to nowe autostrady, więc jeszcze w nich dziur nie ma, tak jak w naszych tutaj w Toronto. A po drugie, no jest to już dosyć dobra, dosyć gęsta sieć oplatająca Polskę. Dróg szybkiego ruchu i autostrad. I znów kolejna rzecz, wiesz, my tutaj mamy ograniczenie do 100 km na godzinę. Premier Ford bardzo dobrze, że usiłuje to podnieść do 110, ale w Polsce na autostradzie jest 140 na godzinę ograniczenie i na drogach szybkiego ruchu jest 120 km na godzinę. I jakoś ludzie z tym żyją. To jest zresztą to nie tylko w Polsce, to jest oprócz Niemiec unijne ograniczenie. W Niemczech, jak wiadomo, nie ma żadnego. I też jakoś ludzie z tym żyją. Więc, a co to robi? No przede wszystkim udrażnia transport. Przede wszystkim pozwala też centrom, gdzie ludzie więcej zarabiają i tak dalej, oddziaływać gospodarczo na te regiony, gdzie ludzie zarabiają mniej. Bo możesz tam mieć dom letniskowy, bo możesz tam wyjechać na wakacje i szybko wrócić, bo no to jest bardzo duża różnica w przeciętnej prędkości. I to są takie rzeczy, które, wiesz, w zasadzie nie ma tego w dyskusji o na przykład ograniczaniu prędkości na drogach, bo mówi się wyłącznie praktycznie o bezpieczeństwie, a teraz mówi się jeszcze o tych sprawach klimatycznych, to znaczy, że samochód jak jeździ szybciej, to więcej spali, więcej widzieli dwutlenku węgla, natomiast nie mówi się o gospodarce. A to jest w przypadku takich krajów jak Kanada oczywiste. No wiesz, jeżeli mógłbym jechać, bo wszyscy w Polsce jeżdżą o 10 więcej, czy 150 km na godzinę, no to Perry Sound mam w granicach godzina z czymś, prawda? Czyli jak gdyby ludzie mogą tam właśnie mieć jakąś nieruchomość, mogą tam jeździć częściej na wakacje i tak dalej, i tak dalej, zostawiając tam pieniądze, czyli napędzając gospodarkę tam i skłaniając też ludzi do jak gdyby większego osiedlania się na tym terenie, bo możesz stamtąd dojechać do pracy, nie wiem, w Berii bardzo szybko, czy tym podobne rzeczy, ale no ale wiesz, nasi lewacy, którzy są, to są bolszewicy globalizmu, oni budują 15-minutowe miasta i dla nich w ogóle to, że ludzie się przemieszczają, to jest karygodne, bo powinni siedzieć na tyłku, chodzić na piechotę albo co najwyżej na hulajnodze się przejechać, bo inaczej to, wiesz, planeta ucierpi na tym i tak dalej, i tak dalej. To jest, zapędziliśmy się w kozi róg, mówię o Zachodzie, w ogóle o nas jako takich. I Polska niestety dołącza do tego zapędzenia się w kozi róg, bo jak pojedziesz do Chin, to zobaczysz rozmach inwestycji właśnie w telekomunikacje, rozmach inwestycji w komunikacje, w pociągi, drogi, motoryzacje. Oni się tym nie przejmują po prostu. Budują elektrownie węglowe, słoneczne, atomowe. Wszystkie, całą gamę po to, żeby mieć właśnie bezpieczną i tanią energię. A my strzelamy sobie we własną stopę albo do własnej bramki, jak to jak zwał, tak zwał. W każdym razie myślę, że to jest wszystko kwestia braku wychowania dzieci, to znaczy całe pokolenie ludzi, może troszeczkę młodszych niż moje, albo może i moje, wyrosło z głupotami w głowie, po prostu. Są ludzie, którzy nie mają doświadczenia życiowego. Mówię o przywódcach, mówię o liderach. I zaczęliśmy o tym mówić właśnie, jak tam posłuchasz radia czy telewizji. To są ludzie, no zobaczysz, no na posłów, którzy tam są, tam może na palcach jednej ręki liczyć ludzi, z którymi mogłabyś normalnie, sensownie rozmawiać. Reszta to są jacyś nawiedzeni nie wiadomo skąd. No, jak ci ludzie są w tym miejscu? Tak, wtrącę się tylko. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że Polska wydawało się, że była tak troszeczkę do tyłu z tymi właśnie takimi innowacjami. O tym mówiłem, ja na przykład, teraz jest przyspieszenie. Ja na przykład na przykładzie
imigracji, bo to jest takie moje zawodowe i zainteresowania specyficzne. Słuchaj, na tym etapie, no to już trudno komukolwiek wmówić, że ta masowe przesiedlanie ludzi tutaj na zachód z krajów trzeciego świata, że to jest z takiego dobrego serca, prawda, że to jest takie dobro. I w Polsce już to się widzi, bo widzisz, co w Europie jest, prawda, że to po prostu jest ruina. I Tusk, pierwsze jego, że tak powiem, wycieczka do Brukseli, to pakt migracyjny, rozumiesz, się zgodził na to, tak, prawda? Ale, wiesz, przecież ale... to jest tak jakby specjalnie, wiedząc, jakie są konsekwencje. To są ludzie, którzy blefują, oszukują, którzy nie są szczerzy ze swoim społeczeństwem i z wyborcami, i dlatego, wiesz, on tutaj zawiesza azyl, a jednocześnie przygotowuje kraj do tego, żeby... Więc, wiesz... No, poprzedni rząd specjalnie, robił. Specjalnie, tak jakby to specjalnie. Rząd robił, Mateusz Morawiecki mówił co innego w Brukseli, a co innego na użytek krajowy. Więc to jest bardzo nieprzyjemne, że jesteśmy świadkami takiego końca już nawet takiego mitu demokracji, że to ludzie powinni rządzić i tak dalej. Nie. Ci ludzie, którzy teraz rządzą, uważają, że ludźmi się powinno rządzić. Jak to jeden z komunistów w filmie z APRL-u powiedział, no demokracja demokracją, ale ktoś rządzić musi. No tak. No i więc to jest właśnie w ten sposób, że ludzie coraz częściej czują, że są ubezwłasnowolnienie, że po prostu te wszystkie decyzje zapadają poza nimi, a cała ten teatr demokratyczny, sztafaż, to jest po nic. Że nie, to, co oni wybiorą, i tak nie będzie miało żadnego znaczenia. Co może nie jest do końca prawdą, bo wiesz, historia nie jest determinowana, że są pewne wypadki przy pracy, w cudzysłowie. I ja myślę, że każdy wolny, odpowiedzialny człowiek powinien działać według swojego rozeznania i jeżeli widzi, że może sypać piasek w szprychy tej rewolucji, tego idiotyzmu, no to powinien to robić. Oczywiście to, wiesz, moglibyśmy rozmawiać, dlaczego te elity usiłują to zrobić tak, a nie inaczej. Ja mam swoją teorię, myślę, że one doszły do wniosku, że patrząc na Chiny i patrząc na Azję, że muszą mieć tak samo zmilitaryzowane, kontrolowane społeczeństwo, zmanipulowane, żeby móc tutaj w jakikolwiek sposób się przeciwstawiać, a wpuszczają nową krew w postaci tych ludzi, którzy po pierwsze ten proces demokratyczny zniszczą, to znaczy będzie system, tak jak mówi Elon Musk o Stanach Zjednoczonych, jednopartyjny, czyli w zasadzie jedna partia będzie... Tak jak myśmy mieli tu w Kanadzie, wiesz, za Kretiena chyba 3 kadencje, prawda? 15 prawie lat rządziła jedna partia. W momencie, kiedy napuści się tych nowych nachodźców, którzy będą bardzo mieli specyficzne poglądy, mają bardzo specyficzne zapotrzebowanie polityczne, po prostu na kontynuowanie tej polityki, otwarcia granic, łączenie się z rodzinami, sprowadzenie znajomych i tak dalej, no to będzie można mieć ich głosy w miarę tanio. A oni będą decydowali o tym, że ta populacja autochtoniczna nie będzie miała możliwości wpływu na sytuację i będzie poddawana temu walcowi zmian społecznych w stronę właśnie takiego super społeczeństwa kontrolowanego przez elity cyfrowego feudalizmu. Każdy będzie, wiesz, zidentyfikowany przez twarz, samochody przez tablice rejestracyjne i tak dalej, i tak dalej. Już dzisiaj w Toronto mamy powszechne stosowanie, wiesz, rozpoznawanie twarzy jest so-so, no bo to tam przy paszportach, tak, w różnych takich sytuacjach, gdzie się zgadzasz na to, ale jeszcze przynajmniej oficjalnie nie ma czegoś takiego, że kamery na ulicy rozpoznają przechodniów, którzy nie popełnili żadnego wykroczenia i po prostu są tam, bo lubią.
Natomiast rozpoznaje się automatycznie tablice rejestracyjne i właśnie możesz sobie przeczytać, że złapano tam jakiegoś człowieka, bo okazało się, że wyskoczyło, że z tego namiaru, że jego tablice są nieważne, bo nie opłacił tam, a on nie, ma nieubezpieczony samochód. No więc coś takiego algorytm ci po prostu podaje na tacy, że bzyk, bzyk, masz na przykład autostradę 401 i widzisz, kto jest kto. I to się już stosuje. Oczywiście Chińczycy stosują to na dużą skalę i mówią, że nie ma przed tym ucieczki, więc ta nasza elita mówi to w ten sam sposób. Mój problem z nami w ogóle, jak tak już skaczemy z tematu na temat, jest taki, że wiesz, ludzie u nas, tak jak mówię, są za głupi, dlatego że myśmy zrezygnowali z edukacji. I w zasadzie nie wiem, na kogo kształcimy przeciętne nasze... Elita musi mieć glebę, z której wyrasta. Wiadomo, że nie wszyscy będą mądrzy, nie wszyscy będą wykształceni i tak dalej, no ale trzeba próbować kształcić ludzi, trzeba mieć jakieś standardy kształcenia i oni ci pokażą, kto jest zdolny, kto jest bardziej zdolny, pozwolą na wyłowienie talentów. A my tymczasem, no tak jak mówię, strzelamy sobie w stopę albo do własnej bramki, bo równamy w dół, bo praktycznie no... Biały mężczyzna czy biały chłopiec jest w tym momencie z czarną owcą, że jest ten system kadrowy dywersyfikacji, inkluzywności i wyrównywania, który powoduje, że na stanowiskach odpowiedzialnych są ludzie, którzy są nieprzygotowani do pełnienia tych funkcji. Ale jak gdyby są po to, żeby ich pokazać, że są. Więc my znamy te wszystkie rzeczy z komunizmu, wiemy, jak to biega. Wiesz, komuniści od kiedy rewolucję zaczęli robić, to tam w latach już 20., a nawet wcześniej stawiali tam jakiegoś robotnika na funkcję, który nie mógł pisać i czytać, funkcji dyrektora zakładu. No i szybko się na tym przejechali. Dzisiaj przejeżdża się na tym amerykański Boeing, który traci tam zamówienia i tak dalej, no bo okazuje się, że jakość nie ta, że jakieś szyby wypadają, że drzwi wypadły z samolotu, dlatego że od iluś tam lat stosują właśnie te kryteria DEI przy awansowaniu ludzi. I oczywiste jest, że nie powinniśmy ograniczać tego zasobu talentów do jakiejś rasy, czy do ludzi jakiegoś pochodzenia. Wszyscy powinni mieć szansę. Szanse powinno się wyrównywać. Stypendia dla zdolnych dzieci. No fantastycznie. To już wszystko mamy przerobione. To działa. Natomiast to, żeby matoły były na tym samym poziomie, co ludzie, którzy, czy dzieci, które się uczą, pracują nad sobą, to jest deprymujące i to jest po prostu coś, co tę gospodarkę wywróci do góry nogami. Niedługo będziemy tylko surowce sprzedawać. Wróćmy na chwilę jeszcze do Polski, dlatego że chodzi taki żart, że ponieważ coś się mówi o następnej pandemii, to znaczy, że może wojna na Ukrainie się będzie kończyć, no bo wiesz, tak jak rozpoczęcie wojny zakończyło pierwszą pandemię, to teraz powiedz, jak sytuacja Ukraina, Polska, jak to wygląda? Wiesz co, no ja wiem tyle, co z czytania gazet. Wiem, że w Polsce jest mnóstwo Ukraińców i nie można nie trafić na Ukraińca. Z innej strony zawsze uczulałem, że nie nazywajmy ich, bo to my tak mówimy, Ukraińcy, Ukraińcy. To są bardzo różni ludzie. To są ludzie, właśnie rozmawiając z nimi, to możesz się dowiedzieć różnych rzeczy, skąd on jest, a czy mówi po rosyjsku, czy mówi po ukraińsku, bo ci ludzie ze wschodu tam słabo po ukraińsku mówili, zresztą więc wielu z nich ze wschodu uciekło do Rosji jednak. Ukraina była podzielona, to nie jest jeden naród, tam byli Ormianie, Polacy, Żydzi, bardzo dużo, przecież ileś Alii było z Ukrainy. No i jak to u ciebie już wielokrotnie mówiliśmy, teraz oparto jak gdyby tożsamość ukraińską na czymś, co wielu tym ludziom innym nie pasuje, bo na banderyzmie, na nacjonalizmie ukraińskim, na czymś, co miało ostrze antypolskie, antyrosyjskie, ale też antyżydowskie, antyormiańskie i wiesz, to był to szowinizm nacjonalistyczny.
jakby to można powiedzieć, to nie był zwykły ruch narodowy, czy to byli ludzie podobni do tego, co Hitler robił w Niemczech. Ten sam sposób myślenia. W związku z czym trudno jest to teraz odkręcić i jak gdyby robić, nie wiem, jakąś bardziej przyjazną dla wszystkich Ukrainę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wszystko wskazuje na to, że Rosjanie wygrywają militarnie, to znaczy są lepsi w polu, jak to się mówi. I pomimo tej inwazji kurskiej, to znaczy tego rajdu na... Teraz no, widać wyraźnie, że to gaśnie. Wiesz, no, od samego początku było wiadomo, że Rosja ma te, jak to ładnie się mówi, głębię strategiczną. Ma więcej ludzi, ma większy przemysł. I można było tam śmiać się, o tam PKB Rosji to jest takie jak Włoch i tak dalej. No tak, ale Rosjanie mają fabryki zbrojeniowe, produkują bardzo dużo rzeczy, mają pod bokiem dostęp do Chin i ich fabryk, z których mogą mieć rzeczy. Mają pod bokiem dostęp chociażby teraz do krajów takich jak Iran czy Korea, skąd mają też, tam jest produkcja zbrojeniowa. No wiesz, a na zachodzie to PKB, zresztą my upadamy, to jeszcze nie ma kolapsu i tak dalej, ale jak policzysz PKB tych wszystkich krajów, w których się wpisuje, w niektórych krajach się wpisuje czarny rynek do PKB i prostytucję na przykład, i handel narkotykami. No to przepraszam, no i to porównujemy z produkcją rosyjską. Oni się nie zindustrializowali tak jak my, tak jak Europa Zachodnia, oprócz Niemiec oczywiście, tak jak Stany Zjednoczone. Oni są w stanie produkować tej amunicji tyle, ile front potrzebuje, a my nie. I tutaj nie, niezależnie od tych deklaracji szumnych, tam pomoc i tak dalej, to nie ma z czego. Więc wiesz, na razie to są takie... Widać najwyraźniej, że prezydent Zełenski, że zaczyna mu się, jest jak kotka na gorącym blaszanym dachu, zaczyna mu się pod nogami robić gorąco. No i rusz po rusz przedstawia jakieś plany zwycięstwa, plany pokojowe, różne rzeczy. Teraz ostrzega, że Północna Korea wesprze front ukraiński, rosyjski 10 000 ochotników. W związku z czym apeluję do NATO, żeby go natychmiast przyjęli do NATO i jeszcze, a on będzie w związku z tym też atakował cele w głębi Rosji po to, żeby Rosja się zgodziła na rozmowy pokojowe i tak dalej. No więc wiesz, to są rzeczy coraz bardziej takie wariackie. No wiadomo, że to nie jest rozsądne, że żadna ze stolic europejskich się na takie wciągnięcie swoich państw, które, a oni tylko czekają, przebierają, kiedy będą mogli z Rosją robić normalne interesy, bo też się Europa sypie. I też mieliśmy takie wypowiedzi jak Macrona, że Unia Europejska musi się zmienić, bo wszystko siada, bo jest zbyt dużo regulacji, bo nie ma przemysłu. I przede wszystkim, podobnie jak w przypadku Kanady, maleje wydajność pracy, czyli najważniejszy czynnik, który ci pozwala na życie w dobrobycie. Ktoś kiedyś, jakieś radio do mnie dzwoniło, a to była a propos takiej, tego, że w Polsce usiłowano wydłużyć wiek emerytalny, była cała ta dyskusja i tutaj też była dyskusja o wydłużeniu wieku emerytalnego, no bo kto będzie utrzymywał tych emerytów, jak tutaj jest coraz mniej ludzi i tak dalej. Ja mówię, że to nie zależy od ludzi, zależy od dochodów. Jeżeli masz super funkcjonującą gospodarkę, która ma wysokie marże, która jest high tech, no to nie musisz mieć ludzi tyrających na innych, bo to jest tak jak, wiesz, w Bangladeszu nie masz czego robić emerytur, pomimo tego, że ludzi kupa. A w Niemczech Zachodnich było z czego robić emerytury, no bo właśnie się fajnie zarabiało. I w momencie, kiedy też masz kraje takie jak, nie wiem, bo możesz tak jak Niemcy mieć dobrą gospodarkę, dlatego że produkujesz, że masz przemysł, ale możesz mieć też gospodarkę, która jest surowcowa, jak na przykład w Kuwejcie. I też ludzie mają fajne życie i emerytury, bo kraj ma dochód. Więc jak gdyby to jest ta pomylona rzecz. W przypadku Europy bez dużej wydajności pracy nie ma zarobku, nie ma właśnie tej marży, która powoduje, że się wygodnie żyje.
I cóż, to wszystko, wiesz, źle wygląda, dlatego że też ja liczyłem na to w Polsce, że ta dynamika społeczna będzie kontynuowana, że te dzieci, tych dzieci, które już są wychowane bez komunizmu, nadal będą robić no, dobre rzeczy, czyli kształcić się, budować. W większości to robią, ale już widać coś takiego, że jest pewnego rodzaju, wiesz, są takie nastroje jak w Europie Zachodniej, tak bym to określił. Czy też, nie wiem, noszenie się tak jak w Europie Zachodniej. Czyli zajmowanie tymi wszystkimi głupotami klimatycznymi, czyli wiesz, no właśnie tymi genderyzmami i tak dalej. A przede wszystkim największa zła rzecz to jest coś, co jest podstawowe i czego Polska nie zdołała odmienić tej złej tendencji, to jest oczywiście demografia. Polacy nie mają dzieci i to nie mają, katastrofalnie nie mają dzieci. Ten przyrost tam jest chyba 1,3 z czymś, czy 1,4. Nie ma odnawiania się społeczeństwa. Więc to jest oczywiste, że to rodzi nacisk na emigrację. No bo jak masz fabrykę, jest coraz mniej pracowników, a tu Ukraińcy już wyjechali albo pojechali tam, nie? No to musisz skądś mieć tych ludzi. I wiesz, to jest właśnie efekt oddziaływania w cudzysłowie Europy. To znaczy, to jest efekt, tego nie zrobisz przez pieniądze. Możesz tam, nie wiem, tym młodym małżeństwom dawać ile chcesz, jeżeli nie ma czegoś takiego jak powszechne uważanie, że rodzina to jest coś dobrego, jak powszechne uważanie, że ślub to jest coś dobrego, jak powszechne uważanie, że trójka dzieci to jest coś normalnego, bardzo dobrego i każdy powinien to mieć. A tego tak nie ma. Dzisiaj się mówi, że powszechnie, że muszę zrobić karierę, muszę zwiedzić świat, być tam, być tu. Polacy to bardzo lubią. Polacy są rozjeżdżeni po całym świecie turystycznie i też to są takie mody. Raz ten kierunek, raz tamten kierunek, potem samochody kempingowe na przykład. Wszyscy muszą mieć samochody kempingowe i jeździć nimi w różne miejsca. A dopiero jak wiesz, zaczyna się tam, no zaczyna mi się to wszystko nudzić, może ten dom już jest, to może będziemy mieli jedno dziecko. Wiesz, dawniej było tak, że jednak na wsi w wieku 20 lat to już się powinno miło mieć dzieci. A teraz tak nie ma. I to, ale tak nie ma tylko w naszej kulturze, w cywilizacji zachodniej, która właśnie upada. W Indiach jest tak dalej. W krajach arabskich jest tak dalej. Ja to widzę u siebie w bloku, także wiem, o czym mówię. Dobrze, Andrzeju. Tyle o Polsce. Stany Zjednoczone 2 tygodnie plus będą wybory. Ty mówiłeś tutaj o tych ludziach z klucza według innego tam koloru, bez kwalifikacji. No i mamy nową kandydatkę, która zastąpiła Joe Bidena i ubiega się o prezydenturę. Była obecna wiceprezydentka Kamala Harris. Powiedz parę słów co myślisz o jej kwalifikacjach? No wiesz, ja kiedyś napisałem taki tekst, że w upadających mocarstwach, to w Rzymie koń został senatorem, więc w Stanach Zjednoczonych Kamala Harris może zostać prezydentem, bo z tego wynika, że to i tak władza, prawdziwa władza jest gdzie indziej, więc jeżeli tylko potrafisz w miarę być dobrym komunikatorem, co Kamala Harris ona nawet tak nie jest. Nie jest. Zobacz. Ale czytać z telepromptera tam i tak dalej. Dopóki się nie zatnie. Dopóki się nie, coś nie, jakieś awaria nie będzie. No to dlaczego nie? To są z sobą mniejsze kłopoty niż z kimś, kto by się stawiał, kto by rzeczywiście usiłował działać przeciwko temu, w cudzysłowie, prawdziwemu ośrodkowi władzy. Nie wiem, gdzie jest ten prawdziwy ośrodek władzy, ile i liczy osób. Niektórzy mówią 100, 1000. Jest to jakaś kolegialna grupa na pewno, która rządzi Stanami Zjednoczonymi, która podejmuje te decyzje. No bo popatrz, od więcej niż roku rządzi stetryczały człowiek z demencją, który czasem nie wie, gdzie jest. No a kraj jakoś funkcjonuje, ma swoją politykę zagraniczną, nic się nie dzieje, nie upada, ustawy są tam jakoś przeforsowywane, budżet istnieje, więc wiesz, jakoś ta cała maszyneria naoliwiona działa.
jak długo jest w stanie działać, czy ci ludzie się w środku nie pokłócą ze sobą. W każdym razie mamy do czynienia z rozpadem normalnego systemu politycznego, partia demokratyczna, partia republikańska, normalne podziały i też pewna wspólna płaszczyzna, co do której te partie wszystkie się zgadzały. Na przykład to, że trzeba bronić granic, prawda? Że granica jednak coś powinna oznaczać, że powinien być system imigracyjny. Teraz to wcale nie jest pewne. Więc pod tym względem mamy do czynienia z bardzo wielką stawką tych wyborów. Bo myślę, że jeżeli wygra grupa Trumpa, to, no to będzie na ostro wtedy. I dlatego myślę, że nie wygra, że będą sfałszowane wybory po raz kolejny, chociaż z drugiej strony, no nie wiem, bo wiesz, to jest bardzo ciekawa rzecz. Wszystkie te ugrupowania prawicowe obecnie, łącznie z kanadyjskim, z partią, z naszą partią konserwatywną, one są popierane przez syjonistów, przez lobby izraelskie. Ale też z drugiej strony bardzo dużo środowisk żydowskich popiera tę rewolucję bolszewicką. Popiera to, jak gdyby jest tutaj z trzeciej strony, raczej ci popierający partię demokratyczną są skorzy krytykować to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i Izrael, ci dają Izraelowi, że tak powiem, wolną rękę w tym, co chce uzyskać na Bliskim Wschodzie, czyli myślę, że zmienić granice, zrobić swego rodzaju silniejsze, łatwiejsze do obrony państwo, jednolite etnicznie, które miałoby rację bytu w momencie kolapsu Stanów Zjednoczonych, kiedy Stany Zjednoczone nie będą już mogły przyjść na pomoc Izraelowi, bo ja myślę, że to jest ostatni dzwonek, jeśli o to chodzi, kiedy armia amerykańska jest na tyle potężna, że może sobie na takie rzeczy pozwolić, a niebawem może się okazać, że już tak nie jest i jest zupełnie nowa sytuacja i myślę, że na to grają dzisiaj syjoniści. W związku z tym mamy coś takiego, że na przykład polityka zagraniczna, zwłaszcza ten stosunek do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, zaczyna ważyć w polityce wewnętrznej. Większość tych zlewiczałych, czy jak to określić, uniwersytetów i młodzieży akademickiej jest przeciwko Izraelowi w tym, co Izrael robi. Potępia ludobójstwo i tak dalej, i tak dalej. Więc prawa strona, wiesz, zresztą tam, gdzie wygrała prawica, prezydent Milei, wiesz, Holandia chociażby, Kanada, gdzie Pierre Poilievre powiedział, że gdyby Izrael zaatakował Iran i zbombardował jego ośrodki nuklearne, to byłaby przysługa dla ludzkości. Więc bardzo ciekawy, dlatego mówię, to jest bardzo ciekawy układ w tym wszystkim. To jest, nie jest tak, że mamy jeden wektor i przeciwko drugi wektor. Dlatego, że jak wiele razy mówiliśmy, świat, wiesz, ruszyły płyty tektoniczne, to się będzie na nowo układać. Możliwe, że już mamy trzecią wojnę światową, której jeszcze o tym nie wiemy, że te starcia będą zaliczane do trzeciej wojny światowej, te, które mamy dzisiaj, że ta wojna na Ukrainie będzie zaliczana do trzeciej wojny światowej. Zresztą we wspomnianym przeze mnie przemówieniu prezydenta Zełenskiego on wprost powiedział, że jeżeli trzeci kraj dołączy do tego konfliktu, to mamy wojnę światową. I w związku z czym apeluje do NATO o to, żeby go natychmiast przyjąć i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, mówię o tej Korei Północnej, która by te wojska miałaby tam wysłać. Więc stawka jest duża w Stanach Zjednoczonych, no o czym świadczą już bodajże 3 zamachy na prezydenta, prawda? Więc, czy kandydata na prezydenta. No i tak jakoś dziwnie one są skierowane tylko przeciwko jednemu kandydatowi, pomimo tego, że przecież sondaże mówią, że popularność jest pół na pół, prawda? Więc jeżeli mamy taką dużą polaryzację, no to przynajmniej jakieś tam nieprzyjemności powinny spotykać też tę drugą osobę. Tymczasem do tej pory jest to tylko Donald Trump. Wiesz, nie wiem, czy Donald Trump będzie w stanie spełnić te wszystkie obietnice, o których mówi, ale myślę, że on zdaje sobie sprawę z tego, że Stany Zjednoczone są zbyt rozciągnięte, jeśli chodzi o swój zasięg globalny,
że muszą, że tak powiem, wziąć zabawki do własnej piaskownicy, zrobić porządek u siebie w domu, napędzić gospodarkę znowu. To nie jest niewykonalne, a to jest bardzo trudne, dlatego że mają do czynienia z pokoleniem ludzi, którzy przestali pracować. Mają do czynienia z ludźmi, którzy, wiesz, w Stanach Zjednoczonych, już nie pamiętam, to, bo nie chodzi o stopę bezrobocia w Stanach Zjednoczonych, tylko o stopę ludzi, którzy nie, wiesz, bezrobocie to są tylko ci zarejestrowani, którzy szukają pracy. Ale w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo, są miliony ludzi, którzy nie pracują już, którzy są po prostu na zasiłkach, którzy robią jakieś dziwne rzeczy, nie są już w tym obiegu gospodarczym. I uruchomienie tych ludzi to jest naprawdę bardzo dużo, bo musisz ich wykształcić. Musisz, dzisiaj w fabrykach nie pracują niewykwalifikowani ludzie, bo ich praca została zastąpiona przez robotykę. Będzie zastępowana praca przez sztuczną inteligencję, tylko tę sztuczną inteligencję trzeba wymyślać. Musisz mieć coraz bardziej wykształconą średnią. Właśnie tę glebę, z której te talenty będzie można brać, a co widać po Kanadzie i co widać po Stanach Zjednoczonych, tego tutaj nie ma. Natomiast w Chinach jest. W Chinach ludzie chcą robić karierę, chcą się kształcić. Zresztą nie tylko wśród Chińczyków mieszkających w Chinach. Ja mam znajomego, którego syn jest ożeniony z Chinką. Mają dziecko, będą pięcioletnie, mówi trzema językami, gra na jakimś tam instrumencie i dziadek, bo akurat to od dziadka słyszałem, mówił, że mu wszystko o Tesli opowiedział. Także wiesz, to są, i masz rodzinę, mama, tata, a nie jedno dziecko z kimś, drugie z kimś, zwłaszcza w środowiskach biednych ludzi, to jest teraz norma. To jest norma. Żeby było śmiesznie, w Stanach Zjednoczonych, jak popatrzysz na cezurę majątkową, to ci biedacy żyją bez ślubów. A ci, co tam mają jakieś pieniądze, to jednak mają małżeństwo, no bo jeszcze też układ finansowy jest w pewnym sensie, ale jeszcze mają pewne tradycyjne, także ta majątkowa elita jeszcze pozostaje przy tych starych obyczajach. Natomiast to, co na dole, to jest zupełnie rozrobione przez głównie mass media, przez to, wiesz, przez to, co się ludziom tłoczy do głowy, poczynając od 6, 7, 8-letnich dziewczynek zachwyconych, wiesz, Taylor Swift, czy jakimiś tam innymi szansonistkami, które wyglądają na scenie tak, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądała normalna prostytutka. Wracając do kandydata Trumpa, wydaje mi się, że robi dobre, znaczy koalicję, jeszcze to nie koalicja się nie nazywa, ale przystąpił, znaczy się do, no przystąpił, to znaczy mówię o Robert Kennedy Jr., który, że tak powiem, jego poparł, zrezygnował ze swojej kandydatury i wygląda, że ma bardzo ciekawy program, bo on oczywiście się chce skupić na opiece zdrowotnej, ma tam bardzo fajny taki program, plus Elon Musk, który, jak się okazuje, Trump zapowiedział, że będzie jakiś, miał tam specjalną fuchę od efektywności, jak to dokładnie. No jest to, wiesz, gdyby to zrobiono, to by była, nie wiem, wojna domowa w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, ale wygląda dobrze, nie? Jeżeli chcesz tak oczyścić bagno. No właśnie, bo to jest zresztą jedna z wyborczych zawołań, oczyścić bagno. Tak. Ale wiesz, to myślę jest podstawa tego, co w każdym państwie powinno się zrobić, żeby państwo działało sprawnie. Mhm. Tak. Żeby było efektywne, jeśli chodzi o dostarczanie tych wszystkich rzeczy, które państwo robi, ale przede wszystkim w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z pewną specyficzną pozycją rentiera podatkowego, to znaczy człowieka, który żyje z podatków i nic nie robi. I jak przejdziesz, Elon Musk, który właśnie się podjął tego, że za darmo będzie tam tego rodzaju instytucją czy działem
kierował, żeby po prostu odchudzić amerykańską administrację, żeby zmniejszyć biurokrację w Stanach Zjednoczonych, żeby zmniejszyć coś, co się nazywa po angielsku red tape, że tam musisz, nie wiadomo, czy chodzi żona nasza do kajfasza i tak dalej, nie masz pozwoleń. Notabene Elonowi Muskowi już teraz, wiesz, tam kłody pod nogi rzucają pod jego firmę, że mu tam nie zatwierdzili zwiększania liczby startów z bazy w Kalifornii, bo rada, która się zajmuje ochroną linii brzegowej, po prostu z powodów politycznych mu tego nie dała, że opóźniano start tej super rakiety teraz ostatnio, dlatego że nie dostał pozytywnej odpowiedzi od Departamentu Rybołówstwa o wpływie na ryby, jaki może mieć ten start. Więc to są, jeżeli mówimy o takich rzeczach, to jak to ma być kraj, który ma się wysforować jako przodujący technologicznie państwo? Więc wiesz, po prostu jest w momencie, kiedy pozwolisz sobie na to, że masz mnóstwo ludzi, którzy mają bardzo dobre życie, nic nie robią, za nic nie odpowiadają, są nie do ruszenia, to masz do czynienia z systemem kastowym. Kasty jest najtrudniej wyrzucić, wywalić, bo kasty to jest, wiesz, ja kryję ciebie, ty kryjesz mnie, będziemy różne rzeczy tutaj mówić, uśmiechać się, ale wiadomo, że nam chodzi o nasze stołki. Wiadomo, chodzi o to, żebyśmy tego rodzaju życie mogli utrzymać i przekazać naszym dzieciom. Bo przecież mamy wpływy i te dzieci też przyjdą do tego samego systemu, prawda? I też będą miały to fajne życie. Więc Elon Musk odchudził Twittera X chyba tam o 70% tej kadry kierowniczej. I Twitter działa i ma się doskonale. Czyli widać, ile, wiesz, ile możesz ściąć. Tylko tu masz, jak mówisz o państwie, no to co z tymi ludźmi zrobisz? Przekwalifikujesz je, ich na coś. Co z drugiej strony przypomina, kiedyś widziałem taką notkę prasową z Polski, gdzieś gazety, przepraszam, z lat 20. kryzys, tym podobne rzeczy tam wtedy, że już nie pamiętam, czy to był profesor Bryła, bardzo znany architekt i budowniczy polski sprzed wojny, który wybudował Prudencja w Warszawie, gdzie były organizowane kursy murarstwa dla urzędników, byłych urzędników państwa. I to jest to, o co chodzi. Trzeba ich przekwalifikować. Tylko na co? Ludzi, którzy nic nie potrafią. Bo jeżeli masz urzędnika państwowego, który został w ramach programu DEI, wiesz, wszędzie mu tam mówiono, że no dobrze, no może się tam douczyć w praniu, że się tam jesteś nie za dobry, ale wiadomo, że to potrzebujemy cię, bo to i to. No to co oni mogą robić, jak oni nie mają podstawowego wykształcenia? Więc to są, wiesz, to są te problemy, gdzie fajne pomysły będą napotykały właśnie na bagno. W bagnie można bardzo łatwo utonąć. I myślę, że Ameryka ma mnóstwo problemów, które są problemami już w tym momencie takimi, których nie da się ignorować, nie da się odsunąć od kilku lat. To jest problem przede wszystkim kolapsu amerykańskiej waluty, to znaczy tego, że coraz mniejsza część świata używa amerykańskiego systemu finansowego, z którego Amerykanie przecież odcinali kupony i do tej pory odcinają. Więc to grozi załamanie. To grozi załamanie budżetowi, no bo skąd wtedy weźmiesz pieniądze na to wszystko? Na osłony socjalne, na programy socjalne, na to, że tam będziemy za darmo, jak Kamala Harris chce dawać po 25 tysięcy ludziom na zakup nowego domu. A z drugiej strony jest to właśnie brak wykształconego społeczeństwa, upadek edukacji. Wiadomo, że od tego to jest bardzo trudno naprawić. Oczywiście każdy człowiek jest zdolny do fantastycznych rzeczy, odpowiednio trenowany, szkolony od kiedy ma tam 5 czy 3 czy 4 lata, ale wiesz, no to jest proces na jedno pokolenie i to wymaga tego, żeby była cała otoczka. Bo to, że dziecko się kształci, to znaczy, że ma ojca, mamę,
że może chodzić do szkoły, że nie wychowuje go ulica, że nie wychowują go gry komputerowe albo jakieś rzeczy, które rozpraszają go, które są, nie są stosowne dla wieku i tak dalej. Wiesz, nie mówi się o tym, ale my mamy na Zachodzie olbrzymi kryzys pornografii, który właśnie powoduje między innymi to, że ludzie później nie są w związkach, że mamy tych, jeszcze nie pamiętam, czy inceli, czy jak to się tam nazywa, tych mężczyzn, którzy po prostu nie mają żadnych związków, nawet już nie mówią o małżeństwach, nie mają żadnych związków partnerskich, nie mają realnych kobiet. A jeszcze, jak weźmiesz pod uwagę to, że dzisiaj jednym z kierunków rozwoju gier komputerowych i tych wszystkich tych arcade games, czyli tych, że tam wiesz, fliperów i tak dalej, to dawniej to było, to są właśnie stymulatory erotyczne. Czyli będziesz miała wirtualną rzeczywistość, żyła w zupełnie innym świecie. No i co z takim człowiekiem robić? Jak go ściągnąć do realu, że tak powiem? Czas nam się kończy, to już na następny temat. Podsumowując, bo już dosłownie powinniśmy zakończyć. Kto wygra te wybory? Mówi, że Trump nie wygra? Zacząłem o tym mówić, o tym poparciu syjonistów i środowisk żydowskich. Myślę, że teraz na Trumpa stawiają ci, którzy chcą mieć wielki Izrael. Bo to chodzi o to, ile Stany Zjednoczone jeszcze dla Bliskiego Wschodu, dla Izraela na Bliskim Wschodzie będą w stanie zrobić. Tak. I myślę, że opcja Kamali Harris jest dla tych środowisk gorsza. Że Kamali, zresztą nie wiem, czy zauważyłeś ostatnio, nie wiem, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, czy jak to było, ale Stany Zjednoczone zagroziły Netanyahu, że nie będą dawać amunicji, że nie będą dawać wsparcia ze względu na to, co robi w Libanie i tak dalej. Myślę, że tutaj jest kwestia Iranu i kolejna wojna. Więc ja powiem tak, że jeżeli nie będzie wojny, która może być w każdej chwili dużej wojny, to mam szczerą nadzieję... Jednym słowem, szybciutko, Trump, bo kończymy. Trump. Okay. Trump. Tak, za parę tygodni, czuję, ale jednocześnie się wiesz. Za parę tygodni się przekonamy. Na dzisiaj żegnam się, Andrzeju, z tobą, ze słuchaczami i z twoimi widzami. Do usłyszenia w następnym razem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Do widzenia.